Witam 18 kwietnia 2016 wysyłka gołębi linii Flora Verworta. Te młode gołąbki zamówił syn hodowcy. Z uwagi na to, że tato emeryt nie dysponuje większą kwotą na gołębia, jest zamiłowanym hodowcą gołębi pocztowych, syn postanowił zrobić mu prezent, zakupując ze słonecznego gołębnika linię gołębi Flora Verworta. Przygotowałem 6 gołąbków, jak zwykle ogon jedno piórko, gołąbki o kapitalnej budowie, zdrowe. Linia Flora Verworta to typowi sprinterzy, skrzydło, główka. To typowi sprinterzy, którzy kapitalnie zdają ogon, jedno piórko, czyli ta budowa jest właściwa, zdrowotność również. Ten gołąbek jest bardzo urodziwy. Następny gołąbek. To wszystko te gołąbki wywodzą się z linii gołębicy Fineke 5000, która była najlepszą gołębicą na świecie. Tutaj gratis będzie jeden gołąbek. Oznakowałem go zapinką z linii wyżymaczy. Tam jest krew Brugema. I kolejne gołąbki linii Flora Verworta, które świetnie sobie radzą w polskich warunkach. Również na dystansie 700 km potrafią zwyciężyć. Jako ciekawostkę podam, że wzmocniłem swoją hodowlę gołąbkiem, który jako czterolatek zwyciężył w locie z Orleanu, 1070 km. Ten dystans pokonał w pierwszym dniu, lądując o godzinie 19:44. Jest to niezwykły wyczyn, gołąbek o numerze 18714 PL092, który pochodzi z hodowli pana Zarzyckiego. Ten gołąbek wśród trzech innych pokonały ten dystans 1070 km w pierwszym dniu. Godzina 19:44, czyli pierwsza nagroda. Ten gołąb wywodzi się z linii Ardenu. Spójrzmy teraz z bliska na te gołąbki. Ja życzę koledze Stanisławowi, który zakupił te gołąbki dla taty, dużo zdrowia, pogody za ten ciepły gest. Ryszard Osnowiec, Słoneczny Bogołębnik, Bogatynia, Polska.